Ja Państwu mogę opowiedzieć o takiej jednej historii, jednej z wielu, bo tych historii jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja część z nich opisałem w książce Z mocy bezprawia. To jest książka, która opowiada o mojej historii, o wielu śledztwach dziennikarskich, których kulisy ujawniłem dopiero w tej książce. Kulisy wielu rzeczy, które ludzie mogli obserwować, ale tak naprawdę obserwować od strony widza, a nie widzieli tego, co się dzieje w tle, co jest przyczyną, dlaczego pewne rzeczy dzieją się, jak się dzieją. Ja to ujawniam w swojej książce. Piszę tutaj o rzeczach, których jestem pewien, bo nie mogę sobie pozwolić na przegrane procesy. Więc opowiadałem tutaj moim nowo poznanym przyjaciołom, którzy mnie zaprosili. Taka jedna z wielu historii, ale myślę, że taka bardzo diagnostyczna. W mojej sprawie, w której jestem oskarżony, występuje cały konglomerat postaci z pierwszej ligi państwa polskiego. Bronisław Komorowski ma być świadkiem, Paweł Graś, Krzysztof Bondaryk, szef ABW, Jacek Mąka, Antoni Macierewicz. No mówiąc krótko, bardzo ważni politycy. I w tej sprawie jest oczywiście przesłuchiwany także jako jeden z pierwszych, Bronisław Komorowski. Bo tak naprawdę historia zaczęła się od spotkań mojego byłego informatora Aleksandra Lichoc, Aleksandra L. Tak muszę o nim mówić, bo on zastrzegł sobie i nie chce, żebym je podał do sądu. Ma do tego prawo. No i Leszka Tobiasza z Bronisławem Komorowskim, więc Leszek Tobiasz i Aleksander L. spotykali się z Aleksandrem, z Bronisławem Komorowskim, który był wtedy marszałkiem Sejmu. To był rok 2007, po tym jak PO doszła do władzy, mówiąc mu o tym, że są w stanie wydobyć tajemnice z aneksu do raportu WSI, że mają dostęp do tych tajemnic, więc Bronisław Komorowski jest pytany przez nas w prokuraturze, jak pan zareagował na te propozycje. Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu odpowiedział: wszystko, co mówię, jest w aktach mojej sprawy. Mówię to jawnie, bo takie są fakty. Książka ma rok czasu, nikt mnie za tą książkę do sądu nie pozwał, więc to, co państwu mówię, to są wyłącznie fakty. Więc Bronisław Komorowski odpowiada: wyraziłem zainteresowanie tą propozycją. Mówiąc krótko, marszałek polskiego Sejmu wyraził zainteresowanie, jak się wyraził, propozycją zdobycia w sposób nielegalny, a więc przestępczy, niezgodny z prawem, najbardziej tajnych z tajnych dokumentów, bo nie było i chyba nie ma do tej pory bardziej tajnych dokumentów niż aneks do raportu WSI. Wzywany jest niedługo po nim rzecznik rządu Paweł Graś, który wcześniej kierował Sejmową Komisją do Spraw Służb Specjalnych, więc pytamy Pawła Grasia, dlaczego moją sprawą zajęło się ABW, służby cywilne, a nie SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego, służby wojskowe. Paweł Graś nie chce odpowiedzieć, wymiguje się, ale on się bał tej sprawy od początku. Mówi zresztą w mediach, że on nie chce mieć z tym nic wspólnego, więc chyba, żeby odsunąć tę sprawę jak najdalej od siebie, po iluś tam pytaniach odpowiada: tym sprawą zajęło się ABW, a nie SKW, bo podejrzewaliśmy w tej sprawie także szpiegostwo. A kto miał być szpiegiem? Jeden z tych oficerów WSI, który dotarł do Bronisława Komorowskiego, oferując mu aneks, jest podejrzewany przez nas o to, że był rosyjskim szpiegiem. W takiej sytuacji, a skąd pan o tym wie? Albo powiedział mi o tym Bronisław Komorowski. Więc mając taką informację, po raz drugi wzywamy Bronisława Komorowskiego do prokuratury, gdzie mu zadajemy pytanie, czy pan, spotykając się z tymi oficerami, którzy proponowali panu zdobycie aneksu, wiedział o tym, że co najmniej jeden z nich może być rosyjskim szpiegiem. I co mówi Bronisław Komorowski, który słynie z tego, że często zanim pomyśli, to odpowiada. Mówi w sposób następujący: miałem takie informacje, ale nie potrafiłem ich zweryfikować. Teraz państwo połączcie sobie to, co powiedział Bronisław Komorowski, co zeznał w prokuraturze, co podpisał własnoręcznie i co jest w aktach mojej sprawy. Mówi tak: spotykałem się z dwoma oficerami WSI, którzy w sposób nielegalny, przestępczy, oferowali mi tajny aneks do raportu WSI. Wyraziłem zainteresowanie ich propozycją, mając świadomość, że jeden z nich może być rosyjskim szpiegiem. Mówiąc krótko, to powinien być koniec, to nie tylko powinien być koniec Bronisława Komorowskiego jako polityka, ale w normalnym, cywilizowanym kraju, no to jest, nie wiem, czy nie
jedno z bardziej poważniejszych przestępstw. To jest bardzo gruba sprawa. Być może Państwo pamiętacie, co spotkało premiera Oleksego, gdy spotykał się z niejakim Ałganowem w podlaskich właśnie lasach. Za te spotkania stracił urząd premiera. A tak naprawdę nie wiemy, o czym on rozmawiał. On się spotykał z Ałganowem i tylko za te spotkania była wielka afera. Oleksy przestał być premierem. Parę lat później za spotkania z tym samym Ałganowem Kwaśniewski w Cetniewie, z których to spotkań się ostatecznie wyłgał, bo mu służby pomogły i tam tłumaczył się, że był w Irlandii w tym czasie. Mówiąc krótko, za spotkania z tym samym Ałganowem Omar nie zapłacił dymisją z urzędu prezydenta. Udało mu się wybronić, ale afera była potężna. Więc Bronisław Komorowski zeznał do akt w mojej sprawie, że sam się do tego przyznał, że zrobił rzecz 100 razy gorszą niż Oleksy i Kwaśniewski razem wzięci. 100 razy gorszą, bo miał świadomość, że jeden z tych dwóch ludzi może być rosyjskim szpiegiem. Miał świadomość, niepewność, ale podejrzenie. I mimo tego podejrzenia był zainteresowany, żeby ten człowiek zdobył mu w sposób nielegalny, przestępczy, najbardziej tajny z tajnych dokumentów. I mimo to, i on się do tego wszystkiego przyznał. I mimo to nie spotkała go, że to nawet najmniejsza kara, a wprost przeciwnie nagroda. Rok później został prezydentem. Więc ta sytuacja mi pokazała, jak wielki parasol ochronny jest nad Bronisławem Komorowskim, bo on wielu osobom się kojarzy jako taki, co prawda popełniający gafy, piszący ból z błędem i tak dalej, ale tak naprawdę taki swojski człowiek, tak? taki sympatyczny, rubaszny, uśmiechnięty, że tam robi gafy, to robi. 70% Polaków, jak wykazują badania, podobno mu ufa. Dla mnie to jest człowiek bardzo niebezpieczny, bo ja wiem, jaki układ za nim stoi. Żeby Państwu powiedzieć kulisy tego układu, układ się zaczął w zasadzie 5 minut po tym, jak powstała tak zwana Wolna Polska. Ja o tym piszę w swojej książce. W roku 89, miałem sprawdzić tutaj, rozmawiałem z Dorotą, że sprawdzę, jak się nazywał ten szef WSI, ale nie zdążyłem tego zrobić. Jest o tym mowa w mojej książce. W roku 89 Bronisław Komorowski poprosił Jana Marię Rokitę o to, by szefem Urzędu Ochrony Państwa został jego zaufany człowiek. No i ten człowiek został. Mówię o poprzedniku generała Dukaczewskiego jako szefie Wojskowych Służb Informacyjnych. Zapomniałem właśnie tego nazwiska. Proszę mi wybaczyć, jak sięgnę do książki, to może jeszcze podczas tego spotkania sobie przypomnę, bo piszę o tym w książce. Ale mamy rok 89, więc w roku 89 proteguje u Rokity jako swojego zaufanego człowieka na szefa Urzędu Ochrony Państwa, oficera Wojska Polskiego. I ten człowiek rzeczywiście zostaje szefem Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie. Co by było, rzecz się mogłaby wydawać banalna i w sumie bez znaczenia, gdyby nie fakt, że ten człowiek, którego nazwiska zapomniałem, a o którym Państwu na pewno sobie przypomnę w czasie tego spotkania i podam to nazwisko. Gdyby nie to, że ten człowiek w roku 81 w grudniu zgłosił się na ochotnika do pacyfikowania kopalni Wujek. On był wtedy, kierował batalionem czołgów i zgłosił się na ochotnika, mówiąc, że on jest w stanie spacyfikować tę kopalnię, gdyby nie poradził sobie specjalny pluton ZOMO. Mówiąc krótko, że jak sobie ZOMOwcy nie poradzą, to on tam ze swoimi dzielnymi czołgistami wjedzie i tych górników rozjadą czołgami. No ponieważ pluton specjalny sobie poradził, zabił wielu górników, wielu innych zranił, więc czołgiści nie musieli rozjeżdżać tych górników, no ale ten człowiek wykazał tak dalece posuniętą gotowość. Mówię o tym, którego Bronisław Komorowski przedstawił jako swojego zaufanego człowieka. I później ten człowiek z Urzędu Ochrony Państwa, z kierownictwa Urzędu Ochrony Państwa w zasadzie ręka w rękę szedł z Bronisławem Komorowskim. Bronisław Komorowski zostaje szefem MON, on zostaje szefem WSI, poprzednik Dukaczewskiego i w zasadzie panowie współdziałają razem. Gdy ma miejsce wielka afera, powstaje taka fundacja Pro Civili, też o tej fundacji pisze. Taka niepozorna fundacja, tak jak niepozorna spółka Megagaz, gdzie paru oficerów zakłada szczytną fundację, która ma pomagać żołnierzom, którzy na przykład są chorzy albo zostali inwalidami, nie mają środków do życia, czyli szczytne cele. A tak naprawdę ta fundacja założona przez oficerów WSI drenuje miliardy złotych
z samej Wojskowej Akademii Technicznej wydrenowali 400 milionów złotych. 400 milionów VAT straciła na współpracy z Fundacją Pro Civili. Wtedy właśnie szefem WSI był ten przyjaciel Bronisława Komorowskiego, a Bronisław Komorowski był ministrem obrony narodowej i zaczęli do niego docierać oficerowie z VAT-u, mówiąc mu o tym, że dzieją się rzeczy straszne, że giną ludzie, którzy zbierali dokumenty, bo tam w sprawie wyjaśnienia tej afery z tą fundacją co najmniej kilkanaście osób zginęło, o których nikt nigdy się nie dowiedział. Ja o kilku z tych osobach piszę. Jeden to jest kasus Sekuły, który, jak pewnie Państwo wiecie, popełnił samobójstwo, strzelając do siebie trzy razy, przy czym raz z kilku metrów. Więc tutaj takich przypadków, takich samobójstw było co najmniej dwa. Między innymi szef banku PKO BP zabił się w podobny sposób, strzelając do siebie kilka razy, który był powiązany z tą fundacją. Ci oficerowie docierają do Bronisława Komorowskiego, mówią, że dzieją się rzeczy straszne. Co się dzieje dalej z tą sprawą? No można by powiedzieć, że spotkał tych oficerów w sumie łagodny los, bo nie zginęli, nic im się nie stało. Jeden został zdegradowany, drugi został przeniesiony gdzieś do jakiejś tam puszczy. Można powiedzieć, że w sumie bardzo łagodna kara, tak? Nikt ich nie zamordował, nikt ich nie wsadził do więzienia. Po prostu informacje, które powinny wzbudzić wstrząs, spowodowały to, że ludzie, którzy je przynosili, zostali odsuwani na boczny tor. Mówię o tym Państwu, tak skaczę z przykładu na przykład, z sytuacji na sytuację, ale mówię o tym dlatego, bo myślę, że te sytuacje zebrane w całość, takich sytuacji jest bardzo, bardzo wiele. One myślę, że pokazują obraz współczesnej Polski, bo to, co Państwu mówię, to są lata 90., ale to są lata później po roku 2000 i to jest także dziś. Także dziś jest sytuacja, no, obecną sytuację to Państwo, myślę, śledzicie na bieżąco i widzicie, nie widzicie kulisów wielu rzeczy. Ja jeżeli będzie taka wola, no to mogę oczywiście na pytania dotyczące kulis, oczywiście na te pytania, na które będę miał opowiedzieć, no nie wiem, na przykład kulis dotyczące śmierci Lepera, bo o tym też piszę w swojej książce, o wielu innych sytuacjach, które znam, więc ja o tych historiach Państwu opowiadam, żeby właśnie jak te puzzle, pododawać sobie jedną sytuację, drugą, trzecią, dziesiątą i wtedy będzie ten obraz Polski, z której do Państwa przyjechałem, a która coraz mniej wydaje mi się moim krajem. Ja zawsze 1 sierpnia jako no warszawiak z wielu pokoleń chodziliśmy zawsze z rodziną na Powązki 1 sierpnia. To był dla nas taki dzień szczególny. Nigdy nie opuściliśmy, tylko jedyny raz, gdy byłem w szpitalu. I zawsze mówiłem moim dzieciom, że nie wyobrażam sobie, żeby nie mieszkały w Polsce. Myśmy w ogóle z Polski niechętnie wyjeżdżali. Całe życie na wakacje jeździliśmy albo nad Bałtyk, albo w Tatry. Nigdzie indziej, bo po prostu nie chcieliśmy wyjeżdżać za granicę. Jakoś ta moda na wyjazdy do Egiptu czy w inne ciepłe kraje nas nigdy nie interesowała. A w tej sytuacji, jaka nas spotkała po wielu latach, gdy córka 16-letnia, najstarsza, pyta mnie, co byś tato teraz powiedział, no to ja odpowiadam tylko: uczcie się dzieci języków, tak, bo Polska dla mnie i dla wielu innych osób, ta obecna Polska, no nie jest naszym krajem, tak, no my nie czujemy się w Polsce bezpiecznie i jest nam ciężko. Ciężko nam myśleć o tym, co się dzieje w Polsce, ciężko tę Polskę zostawiać i równie ciężko, nie wiem, czy nie ciężej w niej żyć. Ja Państwu opowiadam te wszystkie takie sytuacje, choć pozornie może się wydawać, że wszystko jest w porządku. Jakby zapytać pewnie wielu z Państwa, którzy nie mają takich doświadczeń, no to być może z perspektywy Kanady, a być może także z perspektywy wielu osób w Polsce, wszystko jest w porządku. No mamy paszporty, tak? Jakby była taka niewola, to dlaczego ja bym tu u Państwa był? No mogłem nie mieć paszportu. No przez wiele miesięcy nie miałem. Nie wolno mi było wyjeżdżać za granicę. Wolno dopiero od pewnego czasu. Można powiedzieć, że jest wolność, tak? Można zakładać firmy, można robić wiele rzeczy. Ale proszę mi wierzyć, że to wszystko jest taka wolność pozorna, bo jeżeli byście przyjrzeli się tak naprawdę dogłębnie, to byście zobaczyli, że jestem o tym głęboko przekonany, że każdy, kto by dokonał takiej głębokiej analizy, to by zobaczył, że Polska umiera. Ksiądz Stanisław, którego tu przywoływałem kilka razy, mówi, że
mówię o tym publicznie, że dziś sytuacja w Polsce jest gorsza niż za komuny, bo wtedy oczywiście Polska wygląda ładniej, ludzie żyją, można powiedzieć, dostatniej, ale w tamtym okresie można było liczyć na powiedzmy taką bardzo jednolitą postawę Kościoła. Kościół był enklawą, w której wszyscy się mogli schronić. Dziś Kościół w Polsce jest podzielony, to Państwo wiecie, że są biskupi, którzy wspierają pewne inicjatywy, biskup Dzięga, biskup Depo, są biskupi, którzy wspierają inne inicjatywy, tak? Biskup Nycz, biskup Dziwisz. No, mówiąc krótko, na pewno nie można powiedzieć, że Kościół mówi jednym głosem. Jeżeli ja w mojej diecezji przyjeżdża biskup Dzięga ze Szczecina, Podlasiak, i mówi o tym, że trzeba się modlić za ojczyznę, bo ojczyzna umiera. Przystępujcie do krucjaty różańcowej za ojczyznę, żeby każdy Polak przynajmniej raz dziennie modlił się do Matki Boskiej za ojczyznę. Ja przystąpiłem, mówi, i ja was do tego namawiam. Przyjechał na Podlasie na pogrzeb swojego przyjaciela z ławy szkolnej, który zmarł i powiedział właśnie taką homilię. Rzecz się działa we wtorek lub środę. Już w niedzielę zostaje opublikowany list duszpasterski do wiernych przez biskupa Kiernikowskiego, czyli gospodarza diecezji, który mówi, że dochodzą do nas głosy, że niektórzy twierdzą, że w Polsce dzieje się tak źle, że trzeba modlić się za ojczyznę. Nic podobnego, mówi biskup Kiernikowski. Nie trzeba się odwołać do najwyższej instancji w sytuacji, gdy w Polsce nic złego się nie dzieje. Wierni na Podlasiu w ciągu kilku dni otrzymali od dwóch biskupów dwie skrajne informacje. Jeden biskup powiedział, módlcie się za ojczyznę, bo ojczyzna umiera. Drugi powiedział, ojczyzna jest w dobrej kondycji, nic złego się nie dzieje. Więc to pokazuje tamten przykład, że sytuacja, jeśli chodzi o Kościół, nie jest jedno, że Kościół jest podzielony, mówiąc krótko. Ośrodki, na które można było liczyć za komuny, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, no dzisiaj się Polską nie interesują. Niemcy się doskonale porozumiewają z Rosjanami ponad naszymi głowami. Stany Zjednoczone Polską się nie interesują, mają gdzie indziej swoje źródła interesów i zainteresowań. Mówiąc krótko, Polacy zostali sami sobie i jest rzeczywiście takie poczucie osamotnienia. Co więcej, te środowiska, których jest bardzo niewiele. One są bardzo słabe w stosunku do tych środowisk sprzyjających temu quasi-reżimowi, który rządzi w tej chwili w Polsce. One są bardzo często ze sobą skłócone. Ja sam to często odczuwam na własnej skórze, że nie wiem, byłem związany z Radiem Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, to okazuje się, że już miałem później drzwi zamknięte do innych środowisk. No mówiąc krótko, nie dość, że te środowiska są bardzo słabe, to jeszcze są skłócone i to tak bardzo mocno skłócone, więc ta sytuacja pokazuje, że w Polsce rzeczywiście jest w tej chwili bardzo trudno i tak naprawdę no sytuacja rzeczywiście, tak jak mówi ksiądz Stanisław, pod wieloma względami jest na pewno trudniejsza niż w latach 80. No w Polsce to pewnie też wiecie, zostało wyprzedane prawie wszystko, co mogło być wyprzedane. Teraz się mówi o tym, że lasy państwowe będą wyprzedawane. Taki przykład może o tym, czy Polska jest niepodległa. Z dawien dawna, gdy przez jakieś państwo przyjeżdżał jakiś towar, co by to nie było, tak? Jaki by towar nie był, no to płacono tak zwane myto. To był jeden z takich, można było w ten sposób sprawdzić, czy kraj jest wolny, czy niewolny, czy niepodległy, czy podległy. Dziś przez Polskę przepływa ropa, przepływa gaz, transfer gazu z Rosji. Białoruś za transfer gazu rocznie przez swoje terytorium do Europy Zachodniej z Rosji otrzymuje co roku ponad miliard dolarów. Niemcy ponad 2 miliardy. Jak myślicie Państwo, ile Polska otrzymała od roku 89? Zero. Dokładnie. Dokładnie. Witold Michałowski napisał na ten temat bardzo dużo książek. Ani jednej złotówki. Ani jednej złotówki, czyli jeden kraj, jeden nasz sąsiad otrzymuje olbrzymie pieniądze, drugi jeszcze większe, a nasz kraj pomiędzy tymi dwoma nie otrzymuje ani złotówki. To jest oczywiście taki jeden z bardzo wielu przykładów. Ja mógłbym tutaj takimi przykładami operować. Rodzica,
miłości.